Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Recenzje filmowe. Ja nazywam się GamerManiak777 lub HD3DManiak7777 w zależności od przedstawianej w filmie tematyki. A w dniu dzisiejszym mam przyjemność zrecenzować dla Was film Gniew z Orlando Bloomem w roli głównej. Film ten można obecnie oglądać na ekranach polskich kin. Umiłowani, nie wymierzajcie sami sobie sprawiedliwości, lecz pozostawcie to pomście Bożej. Napisano bowiem, do mnie należy pomsta, ja wymierzę zapłatę, mówi Pan. Ale jeżeli nieprzyjaciel twój cierpi głód, nakarm go. Jeżeli pragnie, napój go. Tak bowiem czyniąc, węgle żarzące zgromadzisz na jego głowę. List do Rzymian 12:20-21. O tym jest właśnie film Gniew braci Shamshain. To filmowy traktat o wybaczeniu, odnalezieniu w sercu Jezusa Chrystusa, mimo doświadczenia największej krzywdy od oprawców. Jest to film bardzo bolesny dla katolików. Opowiada o ofierze pedofilii katolickiego duchownego, którego nie spotkała kara za haniebne czyny. To właśnie takie ofiary, jak bohater filmu, przepraszał i prosił o wybaczenie w imieniu Kościoła papież Benedykt XVI. Nic nie jest w stanie przekreślić zła, jakiego doznaliście, pisał papież do wiernych Kościoła w Irlandii. Zło, jakie spustoszyło dusze i ciała ofiar molestowania seksualnego w irlandzkim kościele, wybija w gniewie z każdego kadru. Malki grany przez Orlando Bluma ma tylko z pozoru ułożone życie. Piękna narzeczona grana przez Janet Montgomery, kochająca matka, stabilna praca, nic nie jest w stanie zatrzeć bólu w jego sercu. Seks jest brutalny, obecność matki nie obniża temperatury gniewu pulsującego w środku. Praca polega zaś na wyburzaniu budynków kościelnych. Ta praca ma bardzo symboliczne podłoże. Malki uderza w kościelne mury młotem najmocniej jak może. Pragnie unicestwić budynek, czy również to, co jest jego istotą. Krzyż z nad ołtarza ściąga bardzo delikatnie, z atencją i szacunkiem, mimo krzywd, jakie z nim mu się kojarzą. On też nosi krzyż, do którego codziennie wbija gwoździe. Celowo się rani i torturuje. To powolna autodestrukcja. Szuka też sposobu na ukaranie winnego swojej krzywdy. Jest nim ksiądz Jimmy, grany przez Jamesa Smileya, którego musi mijać codziennie na ulicach irlandzkiego miasta. Gniew nie zaskoczy tych, którzy znają wątek pedofilii w bostońskim kościele w serialu Ray Donovan. Znakomitej produkcji wyeksploatowano kwestię cierpienia ofiar w większym stopniu niż tutaj. O ile w Ray Donovan przemoc i nienawiść wzięła górę nad bohaterem, to w gniewie odkupienie krzywd i win odbywa się w kontekście Pisma Świętego. To bardzo istotne, bowiem historia oparta jest na scenariuszu Joefa Thompsona, który sam doświadczył molestowania seksualnego w dzieciństwie. Autor nie buduje nienawiści do instytucji Kościoła, nie pokazuje destrukcyjnych mechanizmów reakcji na doniesienia o pedofilii kapłanów, na czym zbudowany jest oscarowy film Spotlight. Mimo jednej mocnej starotestamentowej sceny, ten film jest przepełniony jedynym tematem – wybaczeniem. Wybaczeniem wrogowi, wybaczeniem sobie, wybaczeniem ukochanej osobie. W Ray Donovan pojawia się postać księdza, który nie tylko walczy o duszę ofiar księży pedofilów, ale też próbuje uratować od piekielnego ognia kapłanów oprawców. W filmie O gniewie mamy postać tajemniczego mężczyzny granego przez Michaela Chapmana. Zabiera krzyż zburzonego kościoła, mówiąc, że da mu nowe schronienie. To nawrócony skazaniec, również molestowany w dzieciństwie. On nienawiść i gniew zderzył z chrystusową miłością. Chce, by to samo zrobił Malki. To ciekawe, że filmowcy opowiadający o straszliwym grzechu ludzi Kościoła wobec dzieci coraz rzadziej używają ideologicznych pał baseballowych i spoglądają na problem szeroko. W wybitnej wątpliwości z 2008 roku Johna Patricka Shanleya mogliśmy zobaczyć zarówno dramat niesłusznie oskarżonego o pedofilię duchownego, jak i wyślizgującego się sprawiedliwości pedofila w sutannie. Film Gniew jest artystycznie daleki od tego filmu, jednak ma w sobie podobnie niejednoznaczne spojrzenie na temat palący problem.
Nie kupuję jednak smutnej niewiary twórców w reformę postępowania hierarchii wobec doniesień o przypadkach molestowania. Wyniesiony z burzonego kościoła krzyż i symboliczne samospalenie katów, bardzo to protestancka odpowiedź. Niemniej jednak siłą filmu Braci Shamshain jest postawienie w centrum nauki Chrystusa o wybaczeniu. Bez niego nie może być spokoju, również u ofiar upadłych ziemskich żołnierzy. Mam nadzieję, że i wy podzielicie się w komentarzach spostrzeżeniami na temat tego filmu. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za dzisiaj, dziękuję wam przede wszystkim za uwagę i poświęcony czas. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z serii Recenzje filmowe już wkrótce, tylko na moim kanale. Do zobaczenia, pa pa.